Do budowy nurka używamy rurki do napojów, rozgiętego spinacza biurowego i plasteliny. Koniec spinacza wkładamy w zgięty w pół kawałek rurki od napoju. Do spinacza dolepiamy kulkę z plasteliny. Gdy wrzucimy nurka do butelki z wodą, to nurek wypływa na powierzchnię. Po odwróceniu butelki nurek ponownie wypływa i zawsze kulka z plasteliną jest na dole. Jeśli w zamkniętej butelce jest prawie pełno wody i mocno naciśniemy ją rękami, to nurek idzie na dno. Gdy odpowiednio zmniejszymy nacisk, nurek pływa w środku cieczy. Aby nurek wypłynął z powrotem na powierzchnię, zwalniamy ucisk.